Znajdujemy się na cmentarzu powstańców Warszawy. Pod naszymi stopami znajduje się bruk zebranych z ulic, którymi płynęła krew mieszkańców. To jeden z największych cmentarzy wojennych w Europie. To tutaj, na Woli, spoczywają prochy ponad 100 tysięcy cywilnych ofiar powstania. Dziś postaramy się poznać tragiczną historię mieszkańców warszawskiej Woli, która podobnie jak całe miasto została skazana przez Niemców na zagładę. Razem poznajmy historię powstania warszawskiego. Razem odwiedźmy miejsca, które były areną walk o Warszawę. Poznajmy ludzi, którzy 75 lat temu stanęli do walki. 1944. Zrozumieć powstanie. Semper Invicta. Część ósma. Rzeź Woli. Wysadziliśmy drzwi. Chyba do szkoły. Dzieci stały w holu i na schodach. Dużo dzieci. Rączki w górze. Patrzyliśmy na nie kilka chwil, zanim wpadł Girlewando. Kazał zabić. Rozstrzelali je. A potem po nich chodzili. I rozbijali główki kolbami. Krew ciekła po schodach. Tak naprawdę wciąż nie wiemy dokładnie, ile osób zginęło w trakcie Rzeży Woli. Według różnych szacunków w ciągu 10 dni między 2 a 12 sierpnia Niemcy wymordowali ponad 50 tysięcy ludzi. Najtragiczniejsza była Czarna Sobota, kiedy w masowych mordach zginęło 20-30 tysięcy osób. To jedna z największych masowych zbrodni w historii świata. Żeby wyobrazić sobie rozmiar tej tragedii, musicie zdać sobie sprawę, że co godzinę mordowano około 700 osób. Co minutę z niemieckich rąk ginęło 12 mieszkańców Woli. Dzisiaj z nami pani Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry, witam. Jakie plany mieli Niemcy wobec mieszkańców warszawskiej Woli? Na Woli w tych pierwszych dniach powstania realizowali rozkaz Himmlera i Hitlera na wieść o wybuchu walk w mieście, bowiem wyszedł taki rozkaz: każdego mieszkańca należy zabić, nie bierzemy jeńców, a Warszawa ma być zrównana z ziemią i to ma być taki przykład dla Europy. Zobaczcie, jeżeli zrobicie to, co Polacy, warszawiacy, w stolicy Polski, stanie się to samo z wami. I ten rozkaz od początku był realizowany na Woli. Oczywiście to apogeum to jest 5-6 sierpnia. Te wydarzenia przechodzą do historii jako tak zwana Rzeź Woli. Rzeź Woli. Właśnie ile osób zginęło w tej Rzeź Woli? Wiem, że to nie jest łatwe ustalić, ale ile osób zginęło? Te szacunki są, no rozpiętość jest ogromna. Od 20-30 tysięcy do nawet 70 tysięcy. Jakby każda tutaj liczba jest porażająca. Kiedy sobie zdamy sprawę, że to byli cywile, że ginęły kobiety, dzieci, starcy, to jeszcze bardziej przeraża. Ile ich zginęło, ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. My jako Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzimy takie badania. Zbieramy imiona, nazwiska tych poległych, bo też chodzi nam o to, żeby
żeby zawołać te osoby po nazwisku, po imieniu, przywrócić tak, im tożsamość. Tak. Te liczby oczywiście one są ważne, ile zginęło, trzeba policzyć, ale trzeba przywrócić im nazwiska. Udało nam się zebrać w skali całej Warszawy 53 tysiące osób znanych z imienia, nazwiska cywilów, którzy zginęli w całej Warszawie, z czego na Woli na razie ponad 10 tysięcy, ale te... Z imiona i nazwiska. Z imiona gdzie i nazwiska. Uszacowuje się i 70 tysięcy, nie? Nawet. Aczkolwiek to jest, to wydaje mi się, przesadzona na pewno. Ale 10 tysięcy tak jest bardzo dużo. To co wiemy, 5 sierpnia rajs tutaj sobota, w sobotę, tak, krwawą sobotę, wieczorem, czyli już po tych pierwszych mordach, tych największych, głównodowodzący tutaj na Woli, Rainer Fart, meldował, że straty po stronie nieprzyjaciela 10 tysięcy 5 sierpnia. Kiedy zapytano go, jakie wasze straty, 6 żołnierzy, którzy zginęli i ponad 30 rannych, więc to pokazuje, co tu się działo. Tu nie było walki, ci ludzie byli mordowani. Właśnie nie powstańcy, cywile. Z jakimi metodami zostały właśnie, pamięta pani? Niemcy stosowali metodę spalonej ziemi, czyli nie zostawiamy za sobą nieprzyjaciela. Tym nieprzyjacielem byli cywile, kobiety, starcy, więc no żaden nieprzyjaciel, tak? Natomiast mieli rozkaz, realizowali go. Wypędzali ludzi z domów, wywlekali na jakieś skwery, na place, na tereny fabryczne i tam rozstrzeliwali masowo. Ginęły setki, tysiące ludzi, dzieci ginęły na oczach swoich rodziców. Sceny przerażające. Wiemy o tym, co tu się wydarzyło na Woli. Jakie są jakby źródła informacji? Zaraz po wojnie zaczęto zbierać zeznania. Świadkowie tych wydarzeń, ci, którzy przeżyli albo obserwowali te wydarzenia gdzieś z ukrycia, byli wzywani i składali zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Zeznawali pod przysięgą. Te zeznania były weryfikowane, robiono oględziny zwłok. Tak, to są porażające zeznania, bowiem pisane takim urzędowym językiem. Natomiast no, mówią wiele o tym, co tu się wydarzyło na Woli. Są protokoły ekshumacyjne wreszcie, gdzie jest opis po wojnie, prawda, te osoby były ekshumowane. Szczątki jeszcze w czasie powstania warszawskiego Niemcy palili. Były organizowane specjalne oddziały Fehrbrennung z Komando Warszał, które paliły te szczątki. Po wojnie ekshumowano szczątki, te popioły, były opisy, prawda, tych robione, szczegółowe zwłok wydobytych. I to są porażające świadectwa. Ja muszę powiedzieć, że po takiej lekturze człowiek jest chory. I to, co najbardziej jest dla mnie przerażające, to to, że w dużej części te osoby są NN-kami, czyli nazwisko nieznane. I to właśnie, co jest ważne w tym wszystkim, żeby przywrócić pamięć tym ludziom, bo ginęły całe rodziny. Kiedy pójdziemy na cmentarz Powstańców Warszawy czy na naszą wystawę Zachowajmy ich w pamięci, to tam po prostu kilkanaście osób, to samo nazwisko noszące, mieszkające pod tym samym adresem, bez wątpienia rodzina. Najmłodsze dzieci, prawda, kilkuletnie, najstarsi nawet 80 lat, więc no, zbrodnia porażająca. Czy powstańcy próbowali wspierać mieszkańcom Woli? Czy mieli jakieś szanse? To powstanie na Woli miało specyficzny przebieg. Tu mówimy na tym terenie zajętym, tak, tu gdzie się wydarzyły, rozegrała ta tragedia, prawda? Tu walczyły oddziały 3. obwodu Wola. One były bardzo słabo uzbrojone, nie dotarto do magazynów, nie wydobyto broni na czas, bowiem pojawiły się oddziały niemieckie i po prostu no, nie zdołano, prawda, uzbroić tych oddziałów. Nie wszyscy zgłosili się też, bo no, godzina W była za zaskoczeniem. Nie wszędzie ten rozkaz dotarł. Więc udało się zebrać około 1000 ludzi, bardzo słabych, słabo uzbrojonych. Nie udało im się zdobyć tych najważniejszych obiektów. W związku z tym w nocy z 1 na 2 sierpnia część oddziałów wyszła poza Warszawę do Puszczy Kampinoskiej.
Te, które zostały, kiedy ruszyło to natarcie 5 sierpnia niemieckie, oni zostali po prostu zepchnięci. Tu jakby nie było szans na jakąkolwiek nawet pomoc, walkę. Absolutnie, więc oni wycofali się do Śródmieścia, na Stare Miasto. Oczywiście były oddziały, zgrupowanie Radosław, prawda? Ale oni byli z boku, oni byli w rejonie cmentarzy ewangelickiego, żydowskiego. Tamte wydarzenia jakby się nie działy. Te największe zbrodnie to jest ulica Wolska, wzdłuż ulicy Wolskiej i wzdłuż Górczewskiej. Rozumiem. Tu, gdzie walczyły te oddziały trzeciego obwodu, które zostały zepchnięte, więc... Albo ta Polka. Za każdym razem, kiedy szturmowaliśmy piwnicę, a były w niej kobiety, dirlewangerowcy je gwałcili. Często kilku tą samą. Szybko, nie wypuszczając broni z rąk. Wtedy po jakiejś walce wręcz trzasnąłem się po ścianą. Nie mogłem się uspokoić. Wpadli ludzie Dirlewangera. Jeden wziął kobietę. Była ładna. Młoda. Nie krzyczała. Gwałcił ją, ściskając mocno jej głowę do stołu. W drugiej ręce miał bagnet. Najpierw rozciął jej bluzkę. Potem jedno cięcie od brzucha po szyję. Krew chlusnęła. Czy wiecie, jak szybko zastyga krew w sierpniu? Czy osoby odpowiedzialne za tej rzecz zostały osądzone? No właśnie, to jest kolejna rzecz. To jest właśnie z tą rzezią Woli, to jest tak, że nie mamy policzonych ofiar. Zbrodnia zapomniana, no bo któż z osób... Kto słyszał o tej zbrodni? Niewiele osób. Nawet warszawiacy nie wszyscy mają tę świadomość. I do tego nigdy nie osądzona. Zbrodniarze nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, mimo tego, że znamy ich nazwiska. Właśnie, może pani powtórzyć te nazwiska, te kluczowe, jeśli chodzi o... To oczywiście von dem Bach. Erich von dem Bach, który... Zelewski, tak, ale on przed wojną, w 40 roku już nosił nazwisko von dem Bach. Już ten Zalewski sobie usunął. On dowodził wszystkimi oddziałami niemieckimi pacyfikującymi powstanie. W związku z tym jest tym główną osobą, która odpowiada za te zbrodnie. Nigdy nie został za nie osądzony. Siedział w więzieniu, nawet zmarł w szpitalu więziennym w latach 70. w Monachium, ale został osądzony w ogóle o zbrodnie, które popełnił jeszcze przed wojną. Więc żadna odpowiedzialność. Kolejna osoba, Obergruppenführer SS, Heinz Reinefart, nazywany katem Warszawy, prawda? Postać kuriozalna, bo jego historia, bo on dowodził właśnie tymi oddziałami, które pacyfikowały Wolę, grupą bojową. Ona później pacyfikowała Stare Miasto po Wiśle Czerniaków, więc te zbrodnie były nie tylko tu na Woli, ale w innych rejonach. Właśnie po wojnie robi karierę. Jest posłem do miejscowego Landtagu, jest burmistrzem Westerland, słynnego kurortu na wyspie Sylt. A kiedy przychodzi na emeryturę, jest szanowanym prawnikiem, osobą ogólnie szanowaną, poważaną, także żadnej odpowiedzialności nie ponosi. A dlaczego według pani nie podnosił konsekwencji? Współpracował z Amerykanami i dał informacje, które potem pozwalali mu... Dokładnie tak, dokładnie tak się działo, taki mechanizm działał. Strona polska starała się te osoby ściągnąć do Polski, prawda, przed sąd osądzić. Natomiast one były świadkami w wielu procesach swoich przełożonych, między innymi właśnie w procesie norymberskim i były chronione niejako. Nigdy nie zostały wydane tutaj stronie polskim, aczkolwiek tutaj niektórzy z nich właśnie przybywali do Warszawy, zeznawali, ale na przykład w procesie chociażby Ludwika Fischera, generalnego tutaj gubernatora Warszawy, dystryktu warszawskiego,
Ludwika Fischera i z powrotem wracali, prawda, do Niemiec, wiodąc spokojne życie. No jeszcze jest jedna osoba, o której warto wspomnieć, Oskar Dirlewanger, Oberführer SS, dowódca oddziału złożonego z kryminalistów. Samych kryminalistów. Kłusowników, tak. Złodziei wyciągniętych z więzień, z obozów koncentracyjnych. Dano im szansę. Jeżeli sprawdzicie się, będziecie dobrze walczyć, no to winy zostaną wam darowane. Więc były to osoby, które nie miały nic do stracenia. Zero. Więc no, działo się to, co się działo. Brali w tym udział. To oni właśnie robili ten korytarz w stronę właśnie Ogrodu Saskiego, bowiem tam przebywał gubernator, jakby ten wojskowy gubernator Warszawy, generał Rainer Stahel, odcięty od reszty oddziałów swoich. W związku z tym no, chodziło o to, żeby odblokować te siły niemieckie w rejonie Ogrodu Saskiego, wówczas placu Adolf Hitler Plac, obecnie plac Piłsudskiego, i dalej, prawda, zrobić przejście do ogrodu, z Ogrodu Saskiego do mostu Kierbedzia, czyli obecnie most Śląsko-Dąbrowski. No chodziło o to po prostu, żeby Niemcy mogli przerzucać posiłki na Pragę, bo przecież pod Warszawą stała już Armia Czerwona. Dlatego to natarcie poszło z Woli, dlatego ta rzeź Woli. Ta... Właśnie niektórzy mieszkańcy Woli ocalali życie, jak wspominają, są jakby wywiady z tymi osobami, jak oni wspominają te... Przede wszystkim pierwsza taka partia tych świadectw to są te zeznania składane zaraz po wojnie. One były wydawane, możemy się z nimi zapoznać. Są w publikacjach różnych, są również na stronach internetowych udostępniane, więc możemy sobie poczytać. To jest takie napisane no, skrótowo, ale bardzo rzeczowo, takim urzędowym językiem, porażającym, ale to też ale jakby wiele mówi tak o tej zbrodni. Kolejne to oczywiście wspomnienia wydawane. Tutaj chociażby wstrząsające wspomnienia Tadeusza Klimaszewskiego, Verbrennung z Komando Warszaw. To chyba taka najbardziej poruszająca wspomnienia o tych wydarzeniach. To był człowiek, który został siłą wcielony do oddziału złożonego właśnie z robotników przymusowych, z Polaków. Oddziału, który miał zbierać te zwłoki i palić je, czyli zacierać te ślady ludobójstwa. I on adres po adresie opisuje dzień po dniu tę swoją pracę. Te osoby później ginęły, one były mordowane przez Niemców, żeby pozbyć się świadków. Jemu udało się przeżyć i dał to świadectwo. Właśnie. I dlaczego to trwało dokładnie 10 dni, od 2 do 12? Bo padła jakaś decyzja później, że szybciej będzie deportować niż zabić. Właściwie ta rzeź Woli to są 2 dni, to jest ta kulminacja. Piąty, szósty, prawda? Wtedy jest pacyfikowana Wola, giną pacjenci szpitali, też należy o tym pamiętać, a więc nie tylko mieszkańcy Woli, ale też mieszkańcy z innych rejonów Warszawy, bowiem tu były wielkie szpitale, szpital świętego Stanisława, Karola i Marii, świętego Łazarza. Tam przebywali pacjenci z różnych rejonów Warszawy, a nawet z miejscowości podwarszawskich, więc na Woli, w czasie tej rzezi Woli, giną nie tylko mieszkańcy Woli, oczywiście ich jest najwięcej, ale również mieszkańcy innych dzielnic, a nawet miejscowości podwarszawskich. I to są te 2 dni, to jest ta kulminacja. Piąty, szósty. I wtedy Niemcy jakby zauważają, zresztą nawet w tym meldunku, o którym wspominałam, Reinefart zadaje takie pytanie. No, on jest wyraźnie zmartwiony, bo ma więcej zatrzymanych niż amunicji. Co on ma z nimi robić? No więc Niemcy stwierdzają, że właściwie no, lepiej niech ci żołnierze skupią się na walce, natomiast no, może pozyskamy tanią siłę roboczą. I tu powstaje pomysł założenia takiego obozu przejściowego w Pruszkowie. Nieopodal jest dworzec zachodni, gdzie ci mieszkańcy są wypędzani, tam ładowani do wagonów, wysyłani do obozu przejściowego w Pruszkowie, a tam odbywa się selekcja. Osoby młode kierowane są zdolne do pracy na roboty przymusowe, inni są gdzieś tam wysiedlani w głąb Generalnego Gubernatorstwa, czyli okupowanej Polski, no ale też jest grupa ludzi, którzy
którzy trafiają do obozu koncentracyjnego. W związku, no i właściwie tam te pierwsze transporty idą już po 6 sierpnia i wtedy widzimy, że prawda, ten rozkaz już nie jest w takim stopniu realizowany. Oczywiście dochodzi do zbrodni, do egzekucji, ale już nie na taką skalę. No i one oczywiście odbywają się w skali całej Warszawy, bo to nie tylko Wola. Tu jakby jest rzeczywiście to epicentrum, ten szał zabijania, można powiedzieć. Ta rzeź, aczkolwiek też zastanawiam się nad określeniem rzeź. Rzeź to jest coś takiego, co się wymyka spod kontroli, coś chaotycznego. Natomiast tu był... Tu był realizowany rozkaz, czyli właściwie możemy mówić tutaj spokojnie o ludobójstwie. I ta dyskusja się toczy nad tym, jak określić, jak nazwać te metody tutaj zastosowane, tej zbrodni strasznej, która tutaj Bo się wydarzyła. Chyba nie ma w Europie, w historii, ale nawet świata, takie skondensowane ilość osób zabitych. Na pewno w czasie II wojny światowej to rzeczywiście jedna z największych zbrodni, która dokonała się w tak krótkim okresie, właściwie w jednym miejscu, prawda, na terenie jednej dzielnicy zginęło tyle ludzi, cywilów. Na pewno największa zbrodnia, jeżeli chodzi o powstanie, i jedna z największych, która dokonała się w czasie II wojny światowej. No i zbrodnia, to co mówiłam, nie tak naprawdę nieopisana do końca, niezbadana, to tak naprawdę wszystko przed nami. Jesteśmy naprawdę na początku tego procesu badawczego, no i nieosądzona. Więc dziękuję Wam za Waszą pracę. Dziękuję. Dziękuję. Razem poznajmy historię powstania warszawskiego. Razem odwiedźmy miejsca, które były areną walk o Warszawę. Poznajmy ludzi, którzy 75 lat temu stanęli do walki. 1944. Zrozumieć powstanie. Semper Invicta.